Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku kursu Redux. Dzisiaj będziemy robić bardzo fajną rzecz, ponieważ w końcu połączymy sobie komponenty Reactowe z Reduxem, więc te dane, które mamy w Reduxie wrzucone, dzisiaj w końcu podepniemy sobie do komponentów i będziemy je wyświetlać. Ale najpierw oczywiście trzeba zainstalować specjalną bibliotekę React Redux, która właśnie umożliwia połączenie nam tych dwóch, wydaje się, niezależnych bytów. Więc na początek zainstalujcie sobie tą bibliotekę. Teraz zrobimy jeszcze jedną rzecz organizacyjną, czyli wyrzucimy sobie rzeczy związane z konfiguracją Store'a do jeszcze osobnego pliku, który nazwiemy sobie po prostu Store.js i z tego pliku wyeksportujemy sobie Store po to, by móc go właśnie wrzucić nie w pliku app.js, ale w pliku index.js, czyli jeszcze tutaj nieco bardziej sobie ten plik uprościmy i polepszymy. Więc idziemy do index.js i teraz możemy tutaj zaimportować sobie tak zwanego providera, czyli to jest taki specjalny komponent wystawiany przez React Redux, który musimy umieścić w naszym kodzie w tym celu, by wszystkie podrzędne komponenty mogły korzystać z tego połączenia do Reduxa. Zwykle to się robi w jednym miejscu, bo chcemy, żeby cała nasza aplikacja była połączona do Reduxa i tak też tutaj zrobiłem, czyli mamy główny plik, mamy folder, mamy, przepraszam, komponent app i ten cały nasz komponent chcemy, by mógł korzystać z Reduxa. I tutaj w providerze wpisujemy store i przekazujemy tam jako parametr ten nasz store, który wyeksportowaliśmy sobie z pliku store.js. Oczywiście cały kod z dzisiejszego odcinka tradycyjnie znajdziecie w opisie do tego nagrania na dole. No dobra, mamy połączony store, więc teraz nieco zmodyfikujemy sobie kod naszej aplikacji, usuniemy tutaj te wszystkie śmieci, które nam generuje Create React App i zrobimy tutaj taką super prostą listę filmów. Na razie oczywiście wpisałem po prostu kodzik w HTML-u, tak żebyście zobaczyli, co ja tutaj w ogóle chcę zrobić, ale zaraz oczywiście zamienimy go w ten sposób, by wyświetlać te filmy, które już w poprzednich odcinkach nagromadziliśmy wewnątrz naszego Store'a w Reduxie. W tym celu utworzymy sobie nowy komponent, najpierw nowy folder components, w którym umieścimy sobie plik, który nazwiemy movies container. I to jest container, czyli taki tak zwany smart, mądry komponent, który właśnie będzie połączony do Reduxa. Niektórzy stosują taką taktykę, że robią nawet osobny folder, który nazywają containers. Ja tutaj akurat zrobiłem components, bo nasza aplikacja nie jest jakaś taka wielka, może w większych aplikacjach ma to większy sens, ale zrobimy sobie tutaj po prostu komponent funkcyjny, który nazwiemy sobie movies container. Piszemy w sposób funkcyjny, czyli po prostu możemy zwrócić od razu jakiś element. Nie musimy wtedy pisać tego zapisu z całą klasą. No i tutaj będziemy sobie jakby iterować po zmiennej movies list i wyświetlać kolejno każdy film. Oczywiście byśmy mieli dostęp do tej zmiennej movies i do jakby tablicy list, no to musimy ten nasz komponent podłączyć do Reduxa. A podłączenie do Reduxa wygląda w taki sposób, że korzystamy ze specjalnej funkcji connect, która właśnie może zostać użyta tylko i wyłącznie w komponentach, które jakby znajdują się pod tym komponentem provider, który przed chwilką ustalaliśmy w pliku index.js. Więc mamy funkcję connect, ona przyjmuje dwa parametry. Pierwszy z nich to jest tak zwany map state to props, czyli taki obiekt, w którym sobie mapujemy elementy ze Store'a, które chcemy mieć w tym podpiętym komponencie jako propsy. Czyli mamy map state to props, to jest taka funkcja, do której przekaże nam już Redux state,
No i zwrócimy tutaj właśnie obiekt, czyli na przykład movies, i chcemy przypisać właśnie do tej zmiennej, do tego atrybutu movies cały nasz state, który znajduje się pod właśnie atrybutem movies. I teraz w ten sposób, jak podepniemy tą funkcję connect, przekażemy do niej dwa parametry. Drugi parametr jest na razie pustym obiektem, bo jakby tam przekazujemy akcję, które będziemy robić w kolejnym odcinku, no to zaraz zobaczycie, że powinniśmy mieć dostęp właśnie do tych filmów, które mamy zgromadzone w storze Reduxowym przez propsy w naszym Movies Container. Tu coś poszło nie tak. Zaraz zobaczymy co. I szybka poprawka. Oczywiście funkcja connect pochodzi z React Redux. No i super. Wow. Widzicie, mamy teraz listę wszystkich filmów, które mieliśmy w naszym Reduxie. Czyli mamy movies, mamy tam tablicę list, która zawiera wszystkie filmiki, które zgromadziliśmy. I dzięki funkcji connect i temu takiemu zapisowi map state to props mamy teraz tutaj dostęp do propsa, który ma movies. Ten zapis taki skrócony rozbija nam jakby zmienną props na movies i dzięki temu możemy korzystać w naszym kontejnerze z tego propsa. To wszystko na dziś. Jeżeli coś jest niejasne, to zachęcam do zadawania pytań w sekcji komentarzy. Jeżeli filmik się podobał, to będę wdzięczny za łapę w górę. W opisie macie także link do Discorda oraz link do kodu źródłowego z tego odcinka, a w kolejnym odcinku zajmiemy się kolejnym elementem funkcji connect, czyli będziemy już nie tylko podpinać się do state'u, ale także będziemy wykonywać określone akcje na naszym storze z poziomu komponentu. Dlatego czekajcie bacznie na ten odcinek i śledźcie ten kanał.